Witam Cię rozważany. Dzień dobry. Dzisiaj rozpoczynam podróż. W sumie poza Polską będę ponad miesiąc. Jak Pan Bóg pozwoli, to zobaczycie filmiki i z Tanzanii, i z Kenii, i z Ugandy. Nawet będę dwa dni w Ugandzie. No i tak trochę tytułem wstępu. Wczoraj robiłem filmik o wyprawianiu się. A dzisiaj chciałem o takich dwóch powiedzieć punktach odniesienia, które myślę gdzieś tam w trakcie podróży różnych można mieć, patrząc na apostoła Pawła, patrząc na dzieje apostolskie. No i pierwszy punkt odniesienia to jest oczywiście wieczność. To jest to miejsce, do którego się idzie. Widzimy w drugim Tymoteusza, że takim punktem odniesienia dla apostoła Pawła jest wieniec, którym owym dniu da mu Pan, a nie tylko jemu, ale i tym, którzy umiłowali przyjście Jego. No i myślę, że to jest taki bardzo ważny punkt odniesienia dla nas wszystkich, dlatego że że on się wpisuje w naszą nadzieję. Tak się składa, że właśnie apostoł Paweł bardzo często mówił o nadziei i to właśnie pozwolimy tutaj o Arturze, o panu Arturowi podejść do kontroli i bezpieczeństwa. Bardzo często apostoł Paweł mówi o nadziei i właśnie nadzieja jest dla niego takim punktem, czy takim opisem tego, jak patrzy na chrześcijaństwo, na swoje życie. Z jednej strony spełniona nadzieja, nadzieja Izraela, która się zrealizowała w Jezusie Chrystusie, ale z drugiej strony jego nadzieja zmartwychwstania, która też się spełniła w Jezusie Chrystusie, ale która już również jego dotyczy, również jego obejmuje i która sprawia, że może spoglądać w przód i że to spoglądanie w przód ma sens, że właśnie śmierć jest tylko i wyłącznie przystankiem, a nie końcem. Także wieczność dzięki Chrystusowi i w Chrystusie. A pierwszy punkt odniesienia. A drugi punkt odniesienia, myślę, równie ważny dla niego, to jest Kościół. To jest Kościół, który się tworzy, który gdzieś tam zawsze na drodze jego misji, mimo że to jest sam początek, on się albo pojawia już, gdzieś się jakieś bracia pojawiają, którzy gdzieś tam już trafili w różne miejsca szybciej przed nim, chociażby w Rzymie, gdzie nie był, a gdzie pisze list do Rzymian, żeby trochę go poznali, żeby też im coś powiedzieć trochę, gdzie po niektórych już ludzi z nich zna. Ale tak samo jest w dziejach apostolskich. Bardzo często on zakłada zbory, jak nie ma tego zboru, ale bardzo często również już kogoś gdzieś tam na tej swojej drodze spotyka. Myślę sobie, że ta nauka o tych dwóch punktach odniesienia daje bezpieczeństwo i daje taką stabilizację, niezależnie od tego, jak często byśmy nie jeździli i gdzie byśmy się nie udawali. Myślę, że jest takim dobrym Bożym umocnieniem nas w naszych podróżach, w naszych wędrówkach, w naszych zmianach. Myślę sobie, że tych zmian różnych może być dużo w tym roku i te dwa punkty odniesienia myślę, że mogą nas wzmocnić, mogą nas sprofilować, mogą nam przypominać o tym, co jest naprawdę ważne. I tego sobie i Wam życzę, żebyśmy nigdy nie stracili z oczu właśnie tych dwóch Bożych perspektyw. Panie, dziękujemy Ci za Twój Kościół, za to, że On jest w całym świecie i dziękujemy za wieczność. Daj nam, Panie, zawsze orientować się w tych dwóch punktach odniesienia i Ciebie w tym uwielbiać. Z Bogiem, do zobaczenia.